Dzieci z Bogatyni na zajęcia wakacyjne właśnie przeniosły się z Ośrodka Sportu i Rekreacji do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Tutaj czeka na nich mnóstwo atrakcji. Pierwszy dzień to zajęcia z klanzą w terenie. Tutaj dobrze znane zabawy, konkurencje i dużo śmiechu. Fajnie. A dlaczego? Dlatego, że jest dużo fajnych atrakcji i można się świetnie pobawić. Bawimy się chustą, czasem są wyścigi różne. Wchodziliśmy tak na nartach, rzucałyśmy strzałkami. Bardzo fajnie, podoba mi się. A co fajnego? No cymbergaj, zabawy z chustą, no i kręgle. A co jeszcze przez najbliższe 4 tygodnie czeka na dzieciaki w mieście? Teraz mamy zajęcia z klanzą, które to zajęcia również zakończą akcję Lato. Oprócz tego, co się teraz dzieje, w naszej placówce tradycyjnie już będą odbywały się również zajęcia ceramiczne, zajęcia teatralne z pantomimy, zajęcia fotograficzne, zajęcia muzyczne połączone z wykonywaniem instrumentów. Będą również zajęcia, zabawy ruchowo-taneczne, będzie również karaoke, śpiewaj razem z nami. Raz w tygodniu będą odbywać się seanse filmowe dla dzieci. Będziemy mieli również spektakl teatralny Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Podobne zajęcia odbywają się również na wsiach. W wielu miejscach także możemy spotkać klanzowiczów.